Optymalizacja komputera to temat, który zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza w 2024 roku, kiedy nasze urządzenia stają się coraz bardziej obciążone. Wydajność PC to klucz do komfortowej pracy, grania czy przeglądania internetu. Dlatego warto przyjrzeć się programom, które mogą pomóc w poprawie wydajności naszego sprzętu. Pierwszym krokiem w optymalizacji jest usunięcie zbędnych programów. Często instalujemy aplikacje, które później zapominamy, a one wciąż działają w tle, zużywając cenne zasoby. Narzędzia takie jak CCleaner pozwalają na szybkie zidentyfikowanie i usunięcie tych niepotrzebnych aplikacji oraz czyszczenie rejestru, co może znacznie przyspieszyć działanie systemu. Kolejnym istotnym elementem jest defragmentacja dysku. Choć w przypadku dysków SSD nie jest to konieczne, tradycyjne HDD mogą skorzystać z tego procesu. Programy takie jak Defragler pomagają w uporządkowaniu danych na dysku, co przekłada się na szybszy dostęp do plików. Nie możemy zapomnieć o aktualizacji sterowników. Często zapominamy o tym kroku, a przestarzałe sterowniki mogą powodować problemy z wydajnością. Narzędzia takie jak Driver Booster automatycznie skanują nasz system i aktualizują sterowniki, co pozwala na lepszą współpracę sprzętu z oprogramowaniem. Warto również zainwestować w programy do monitorowania wydajności, takie jak MSI Afterburner. Dzięki nim możemy śledzić, które komponenty naszego komputera są najbardziej obciążone i w razie potrzeby dostosować ustawienia, aby uzyskać lepszą wydajność. Nie zapominajmy o optymalizacji systemu operacyjnego. Windows 10 i 11 oferują wiele opcji, które możemy dostosować, aby poprawić wydajność. Wyłączenie efektów wizualnych, takich jak animacje czy przeźroczystości, może znacząco wpłynąć na szybkość działania systemu. Ostatnim, ale nie mniej ważnym krokiem jest regularne czyszczenie sprzętu. Kurz i brud mogą prowadzić do przegrzewania się komponentów, co z kolei wpływa na ich wydajność. Warto co jakiś czas otworzyć obudowę komputera i usunąć nagromadzony kurz. Podsumowując, optymalizacja komputera w 2024 roku to proces, który wymaga kilku kroków, ale efekty są tego warte. Dzięki odpowiednim programom i regularnym zabiegom możemy znacznie poprawić wydajność naszego PC, co przełoży się na lepsze doświadczenia w codziennym użytkowaniu.